Persona marketingowa. Kim jest i do czego służy? Żeby marketing był skuteczny, musi być skierowany do konkretnego odbiorcy. Tworząc treści, musimy więc mieć na uwadze to, kogo chcemy nimi zainteresować. Persona marketingowa reprezentuje naszych potencjalnych klientów czyli bezpośrednich odbiorców naszej kampanii reklamowej. Im lepiej ich znamy, tym większe mamy szanse na przekonanie ich do swojego produktu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz kampanię Google AdWords, reklamę na Facebooku, czy pozycjonujesz swoją stronę internetową. Kim jest persona marketingowa? Zanim zaczniesz wprowadzać jakikolwiek produkt lub usługę na rynek, powinieneś odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie: kto jest jej adresatem? To właśnie wyobrażenie o potencjalnym odbiorcy jest podstawą do stworzenia persony marketingowej. Możemy nazywać ją klientem idealnym, buyer persona, czy właśnie personą marketingową. Cel jej określania jest jeden: wizualizacja i uosobienie Twojego przyszłego klienta. Nadając mu imię, wiek, cechy charakteru, a nawet adres zamieszkania, możesz go dokładnie poznać. Im więcej szczegółów, tym łatwiej będzie dopasować do niego komunikację marketingową. Personę możesz określić w oparciu o własne wyobrażenie. Jeżeli dopiero wprowadzasz produkt lub usługę na rynek, lub o dane analityczne na temat Twoich klientów. Pracując nad określeniem persony, odkrywasz jej potrzeby, zainteresowania. A więc wiesz, gdzie ją znaleźć i jak z nią rozmawiać? Łatwiej będzie umieścić w centrum swojej strategii Agnieszkę lat 27 makijażystkę, młodą mamę, zainteresowaną sportem niż kogoś zupełnie nieopisanego. Na stworzenie persony należy poświęcić dużo czasu i uwagi, ponieważ reprezentuje całą grupę potencjalnych odbiorców, którzy staną się klientami jedynie wtedy, gdy ich potrzeby zostaną zaspokojone. Po co określać personę marketingową? Tworząc treści marketingowe, najlepiej od razu myśleć o tym, kto ma być ich odbiorcą. Ten zabieg zwiększa szansę na dotarcie do tych osób. Może się wydawać to dość banalne, jednak wciąż na rynku nie brakuje kampanii marketingowych, które trafiają jak kulą w płot. Mimo niebanalnego pomysłu i dobrego wykonania, nikt się nimi nie interesuje. Dzieje się tak dlatego, że ich twórcy nie zadali sobie wcześniej pytania, o to jakie są teraz najważniejsze potrzeby ich persony marketingowej. Dzięki personie marketingowej łatwiej jest nam tworzyć spójną kampanię marketingową, która naprawdę dotrze do tych osób, które są zainteresowane oferowanymi przez nas produktami. Często marketingowcy mają bardzo ograniczoną wiedzę na temat odbiorców promowanego przez nich produktu. Oczywiście dysponują szczegółowymi danymi i badaniami na temat grupy, do której skierowana ma być kampania. Jednak cyfry zawarte w takich analizach to zupełnie coś innego niż kontakt z prawdziwym człowiekiem, który sięga po dany produkt. To dlatego sprzedawcy często szczycą się tym, że tylko oni tak naprawdę znają klientów. Stworzenie persony marketingowej ma sprawić, że marketingowcy zaczną traktować klienta jako pełnowymiarową osobę, człowieka z krwi i kości. Znając swoją personę marketingową, możemy dostosować do niej nie tylko treści, ale także kanał komunikacji. W tym przypadku wiele zależy od wieku naszego klienta. Inaczej dotrzemy do nastolatka, a inaczej do osoby po pięćdziesiątce. Jak stworzyć personę marketingową na potrzeby swojego biznesu? Tworząc swoją personę marketingową, musimy dobrze poznać swoich klientów. Pracę możemy zacząć od skorzystania z podstawowych szablonów, które pomogą nam określić kryteria niezbędne, by stworzyć obraz klienta idealnego. Te kryteria to przede wszystkim wiek, płeć, stan cywilny, zawód i wykształcenie, miejsce zamieszkania, zainteresowania, dążenia i oczekiwania. Codzienne problemy. Gdzie szukać tych informacji? Sposobów na lepsze poznanie naszych klientów jest kilka. Po pierwsze, warto przeanalizować dane dotyczące osób odwiedzających naszą stronę internetową. To prawdziwa skarbnica wiedzy. Słowa kluczowe, które wpisywali klienci trafiający na naszą stronę www. informują nas o ich pragnieniach. Warto też zrobić zebranie całego zespołu lub jego przedstawicieli. Nie chodzi tu tylko o dział marketingowy, ale także o sprzedawców, osoby zajmujące się obsługą klienta czy twórców produktu. Dzieląc się przemyśleniami możemy stworzyć realistyczny obraz persony marketingowej. Klientów możemy szukać także w mediach społecznościowych. Sprawdźmy, kto dodaje wpisy z pytaniami związanymi w jakiś sposób z naszym produktem lub kto opisuje problemy, jakie mógłby on rozwiązać. Ważnym narzędziem są też oczywiście ankiety i wywiady. W końcu to nasi klienci znają siebie najlepiej. Warto więc ich zapytać, czego oczekują, co jest dla nich ważne, jakie potrzeby są niezaspokojone. Najlepiej, jeśli takie wywiady prowadzić będą sprzedawcy lub osoby zajmujące się obsługą klienta. To daje nam szansę na zebranie rzetelnych informacji, znacznie bardziej użytecznych niż te pochodzące np. z ankiet internetowych. Tworząc personę marketingową, dobrze jest mieć przed oczami przykłady z życia. Na których podstawie możemy stworzyć realny, kompleksowy obraz swoich klientów. Im bardziej szczegółowymi informacjami będziemy dysponować, tym lepiej. Na przykład, zastanawiając się nad stanem cywilnym naszej persony, pomyślmy też, czy ma ona rodzinę i jaką rolę odgrywa ona w jej życiu. W kryterium zawód postarajmy się ustalić najważniejsze informacje na temat firmy, w której pracuje nasza persona, rozmiar i specyfikę działania przedsiębiorstwa. Zastanówmy się też, jaką rolę ona w nim pełni. Tu warto też zadać sobie pytanie o edukację, jaki jest poziom wykształcenia naszej persony marketingowej i jakie są jej aspiracje. Znając podstawowe cechy, takie jak wiek czy miejsce pracy, możemy już sobie wyobrazić zarys naszej persony marketingowej. Jednak, żeby jej obraz był pełny, musimy uzupełnić go o bardzo ważne informacje na temat zainteresowań, dążeń, oczekiwań oraz codziennych wyzwań, z jakimi się ona zmaga. Zastanówmy się, jakie może być hobby naszego klienta. Skąd czerpie informacje? Co robi dla rozrywki? Jakie czyta blogi? Dzięki temu łatwiej będzie nam do niego dotrzeć. Pamiętaj, że zawsze w centrum Twojej strategii i komunikacji marketingowej, nawet jeżeli działasz w branży B2B, powinna być żywa, konkretna osoba. To właśnie ona na podstawie swoich niekiedy subiektywnych odczuć będzie podejmowała decyzję, z jaką firmą nawiązać współpracę. Od kogo kupić od dawna poszukiwaną sukienkę? Powodzenia!